Witam Was w ten piękny dzień. Mamy przełom sierpnia i września i bardzo ładną pogodę, pozwalającą na fajne spędzenie czasu w ogrodzie, w którym są oczywiście iglaki, a zwłaszcza tuje. A są to rośliny bardzo często spotykane w polskich ogrodach, gdyż mają same zalety. Świetnie sprawdzają się na rabatach i w roli żywopłotów. Można z nich stworzyć wspaniały zielony gaj. Bo są łatwo dostępne i bardzo atrakcyjne. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy przycinać tuje, by przez wiele lat wyglądały pięknie i cieszyły oko. Wybierając tuje do ogrodu, należy pamiętać, że niektóre z nich rosną bardzo szybko i mogą tworzyć ścianę żywopłotu, a inne nadają się do tworzenia form przestrzennych na rabatach. Najpopularniejszą tują jest tuja szmaragd, gdyż jej liście są niezwykle zielone i ma zwarty pokrój oraz rośnie bardzo szybko. Drugą tują jest tuja brabant, która wybierana jest z tego powodu, że także szybko rośnie, ale dodatkowo występuje w kolorze żółtym. Dobrze ona znosi trudne warunki, takie jak susze czy upały, i świetnie rośnie na słabych glebach. Trzecią jest tuja miriam, która tworzy duże, często żółte kule. Wszystkie te tuje bardzo dobrze znoszą cięcie, które należy wykonywać regularnie 3 razy w sezonie. To jest wiosną, najpóźniej do kwietnia, w czerwcu i w sierpniu. Przycinanie jest prostym zadaniem, gdyż roślina może być kształtowana dowolnie, więc początkujący też sobie z tą przyjemnością poradzą. Młode rośliny tniemy już w drugim roku od posadzenia, gdy tuja ma powyżej 1,5 metra. W trakcie pierwszego cięcia wiosennego skracamy gałęzie o połowę długości. Podczas drugiego cięcia w czerwcu skracamy gałęzie o 2/3 długości, a za trzecim razem w sierpniu skracamy gałęzie tylko 2 cm, dzięki czemu roślina będzie intensywnie się krzewić. Tuje należy ciąć co roku, gdyż w ten sposób oddalamy proces starzenia się drzewa. A takie zabiegi pozwalają na mocne zagęszczanie się rośliny i utrzymywanie jej w bardzo dobrej kondycji przez wiele lat. Z moich paroletnich obserwacji wynika, że ta wiedza jest raczej nieznana i bardzo rzadko stosowana. Chyba to wynika z tego, że mając młode tuje w swoim ogrodzie, tak się nimi zachwycamy, że nie myślimy, co będzie za parę lat. I tniemy dopiero wtedy, gdy urosły zbyt duże, albo złamał wiatr, albo wypadły po zimie. Często widzę w starych ogrodach, że tuje są w ogóle nieprzycinane przez wiele lat. Właśnie ja znalazłam się w takiej sytuacji. Odkąd pamiętam, w moim ogrodzie było bardzo wiele tuj, a poprzednie pokolenie w ogóle ich nigdy nie przycinało. I powiem Wam więcej, panowało takie przekonanie, nawet wśród najbliższych sąsiadów, że po przycięciu roślina będzie chorowała, więc nigdy niczego się nie przycinało, ani wiosną, ani jesienią. I tak było przez wiele, wiele lat. Dopiero gdy ja stałam się faktycznym opiekunem ogrodu, zaczęłam całkiem intuicyjnie praktykować przycinanie roślin. I gdy nadchodziła wiosna, brałam sekatory i przycinałam po kolei każdą roślinkę. I wiecie, co wtedy słyszałam? Co, znowu tniesz? Przecież już nie ma co ciąć. Ale ja czułam, że to dobre jest dla moich roślin. Powiem Wam też, że taki brak działania spowodował, że parę lat temu zupełnie usunęłam wiele tuj, bo w tym małym ogrodzie był prawdziwy gaj, a na trawie prawie sam mech. Zachowałam jednak 4 tuje, sosnę czarną i jodłę koreańską, a wszystkie wiekowe,
wśród nich tę właśnie 30-letnią, która rośnie w samym centrum ogrodu. I w kwietniu postanowiłam ją radykalnie odmłodzić, bo miała już w środku bardzo grube gałęzie, całkiem gołe i była już zdecydowanie za szeroka. Przez 2 miesiące prawie nic się nie działo. Nie widziałam żadnych przyrostów, ale pod koniec czerwca pojawiły się małe, zielone pędy. I w tym momencie rozsypałam wokół rośliny nawóz wieloskładnikowy, a wilgoć zapewniła mi sama natura, bo w moim rejonie częste były opady deszczu. Z przyjemnością widzę, jak z każdym dniem ta 30-letnia, która jest coraz piękniejsza, ma duże zielone przyrosty, wygląda zdrowo i młodo. Cieszę się, że podjęłam tak ważną decyzję w kwietniu. Teraz już oczywiście, że będę pilnować terminów przycinania tui, bo chcę mieć tylko ładne okazy w swoim ogrodzie. A czy Wy lubicie przycinać rośliny tak jak ja? Napiszcie w komentarzach. Czy pozostałe tuje, które także w kwietniu przycięłam dość mocno, znacznie szybciej miały przyrosty, więc teraz już prawie nic nie widać. Wszystko zarosło. Jak widzicie, w moim ogrodzie jest wiele spraw, które mają duże znaczenie. Często nie zauważamy iglaków, którym także trzeba poświęcić swoją uwagę, by zawsze były pięknymi okazami ogrodowymi. Wiem dobrze, że wiele osób nie lubi ciąć, ale rośliny przynajmniej raz w sezonie tego bardzo, bardzo potrzebują. Trzeba tylko sprawdzić w ogrodzie, co się dzieje. A przełom sierpnia i września to najlepsza pora na to, by przycinać, bo odmłodzone rośliny zawsze wyglądają dużo ładniej. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!